i to też zresztą pracując jeszcze wtedy w sekshopie, przeczytałem w takim pewnym periodyku, że przez całe swoje życie we śnie zjadamy 8 pająków. Nie jesteśmy tego zupełnie świadomi, ale też przez całe swoje życie gubimy 7,2 małej łyżeczki do herbaty. Obydwie informacje w jednym periodyku. Przypadek? Nie sądzę. I zastanawiam się, jak do tego mogło dojść. Podejrzewam, że na któryś z kongresu pająków, któryś z pająków wyszedł i powiedział: dość tego. Kolejny z naszych braci został pożarty we śnie. Kto? Wojtek. Tylko nie Wojtek, on robił zajebiste fondue. Fondue. Jestem prawie pewien, że wymawia się fondue. A jestem prawie pewien, że spierdalaj. Kontynuując wywód tego pająka, ludzie muszą zapłacić i zapłacą ostateczną, najwyższą cenę. Zapłacą łyżeczkami. Kurwa, nie przesadzasz? I od tamtej pory płacimy, ale 8 pająków i 7,2 łyżeczki. Pająki są zajebiste z przedmiotów humanistycznych. Geografia, historia ogarniają. Matematyka, arytmetyka, dupa totalna. No bo tak, 8 pająków, 7,2 łyżeczki. Czyli co ósmy pająk ma tylko 1/5 łyżeczki. Czyli 4 z 5 z co 8 umiera z palcem w dupie, bynajmniej nie z łyżeczką. Jak to wygląda wtedy? I po co w ogóle im te łyżeczki? Otóż odpowiedź znalazłem w starożytnej Grecji. Nie wiem, kurwa, jak. Ale to było jedyne, co pasowało. Otóż i miało sens. Kurwa, chyba u ciebie. No więc, kiedy w Grecji starożytnej ktoś umierał, wtykano mu monetę w zęby, aby mógł zapłacić Charonowi za przeprawę przez Styx rzekę umarłych. I pająki używają tych łyżeczek, aby zapłacić pająkowemu Charonowi za przeprawę. Tylko co 4 z 5 z co 8 ma problem, bo nie mają łyżeczki, a Charon musi to wszystko wyliczyć. On żyje w systemie fakturowym. Jak mu się coś kurwa nie zgadza, to nie ma pata. No i trafia taki pająk i mówi: Charon, co kurwa, nie masz łyżeczki? Charon, to nie moja wina. Ja wam kurwa wszystkim kalkulatory pokupuję. Gdzie jest problem? 8 pająków, 8 łyżeczek, 8 nóg. Nóg! Możesz wziąć nogę i policzyć do 8. Bierzesz nogę i liczysz. 1, 2, 3, 4. Gdzie jest problem? W czym jest problem? Bo niektórzy nie liczą tej nogi, którą liczą. Na pewno coś się da zrobić. No dobrze, chuj. Przyklęknij, otwórz szerzej usta, pomyśl o czymś przyjemnym. A skoro jesteśmy przy relacji ksiądz ministrant?